Cześć, siemanko, witaj, z strony Kasper, witam was z kolejnym odcinkiem z prowadzeniem do Farminga 17. Lecimy teraz z kolejnym odcinkiem, się znowu odcinek taki bardziej na szybko. Znajdujemy się na mapie osi na V3, każdy pewnie poznaje. Ale dobra, przejdźmy, mamy dzisiaj 3 mody, mamy 2 ursusy, jednego bizona. Jak widzicie, szybko, tak, wszystko na szybko, że nie chciałbym się bablać z tym, a więc dobra. Najpierw, a, z zewnątrz. Otwórz, zamknij drzwi, nie wymieniamy kabiny. Rozbóż rurę. Działa. Coś tu możemy zrobić? Halo? Chyba już nic więcej nie zrobimy. No nie, siądźmy. Spacja. Skręć klepisko, rura. Zbiorniczek. Pol tu szybko. Halo. Pol tu szybko rozkłada. Dobra, zapalmy go. Pan Dymek puszcza, dużo ten ma błędów w vlogu, ale to pominiemy to. Tutaj zauważyłem błąd jedyny, że ma białe lampy, ma z tyłu, a powinny być bardziej czarne. Ale światła wszystkie działają, oprócz tutaj tych. Kogut działa. Cięsi się cały, dobra, teraz spróbujemy go zapalić. Czekajcie. Dymka puszcza. Bardzo fajne są dźwięki jego nawet. Bardzo fajne, realne, tu się niestety nie rusza. Szczerze wam powiem tylko jedną rzecz. Widzę, no może i jest fajnym. Ale jest tak, po pierwsze on jest jakby wykrajony, bo to jest wszystko model Patryka oczywiście. Może nie model, tylko to jest edycja Patryka. Ona też miała dużo błędów. To jest jeszcze edyty są innych osób. No może i fajnie, że ma ten multicolor i to wszystko, no zobaczcie. Ma może i to wszystko to fajne. No ale co z tego, jak przecież, no, jak to ma dużo błędów w logu, może i też fajny, no bo niektóre mi się podają, no mi się to trochę podoba, no ale ja bym na pewno nie grał na takim. Chodzi, może i bym zagrał na jakiejś polskiej wsi, no ale to bym musiał jakiegoś, no nie wiem jak to mogę określić, bo on tu ma też tłuma do rzepaku, pewnie zakładany, no może i jest fajny, ale no nie do końca dla mnie. Dobra, tu mamy owiareczkę i tu mamy prasę. Wracamy tą szczepę. Dobra, spróbujemy sobie tak. Serio, kurde, nie pamiętam tego. To było, czekajcie, raz chyba. Jak gdzie to walić? Grasz to było chyba Windrow i to było tu. Kurde. Odbal. I to było grasz Windrow. Aha, dobra. Czyli to musi być jeszcze true. No dobra, mniejsza z tym, bo nie chcę mi się tutaj tego robić, bo po prostu nie chcę, po prostu mi się już tego też robić, bo nie pamiętam jak się dawało belkę. Albo chyba wiem. Czekajcie, round. Dobra, mniejsza, ale sprawdzałem poza odcinkiem i mi wszystkie animacje działały jego, więc dobra. A więc tak, podczepimy sobie oczywiście. To jest oryginalna, tylko przerobiona, więc no nie ma co tu dużo mówić. Tu się dużo nie zmienia, tylko możemy jakby wybrać kolory. To troszeczkę może się coś tam pozmieniało, ale wszystko w tej prasie działa jak powinno działać. Sprawdzałem, światełka wszystkie działają. Więc też bardzo fajny mod. No, przepraszam, że nie mogę tego sprawdzić.
tylko nie pamiętam jak się właśnie dodawało, ale mniejsza. Tam szczepę taką. O. Trzymała multicolor. On się gibie, patrz tak, on się gibie. Zach, jakie wariaty, dobra. Szczepa też bardzo fajna, jak dla mnie, tak mi się wydaje. Tu możemy zobaczyć, proszę bardzo, szerokie kolory, tak samo jest ta owijarka. Też ma kolory. Dobra, czekajcie, czy ma, ciekawe czy ma syp. Nawet syp ma animację, kurde, to jest jakaś nowość jak dla mnie. Bo ten autor dużo razy, choć to jest Olak, zapis pewnie. Bo to mój kolega robi te takie właśnie te mody, co teraz oceniam, oprócz tego Bizona. Więc no dużo nie, na niego było hejtu, bo on czasami źle to zrobił, no ale to jednak chłopak się uczy cały czas na tych modach. Ludzie też nie mogą tego też tak zrozumieć tego, bo to jest tak samo jakby ktoś by nie miał tego zrobić, a wyzywałem go jakby. Kurde. Nie co miałem zrobić, bo to źle to zrobiłem, bo tam właśnie ten, no. Bo ja uzupełniłem sobie ten nawozem, ale chyba widać, że wszystko widać, ale zobaczymy zaraz. Tego mamy najwięcej, trzeba zobaczyć. Silosa, no otwiera się to szybciej. Tak jak mówię, to bardzo odcinek jest na szybko, to jest tylko sprawdzanie modu, więc no spokojnie. A, kukurydza. Zobaczymy. Wszystko jak na razie widać. Aha, czyli 8 ton pojemności. Jak widzicie, tutaj wszystko raczej działa. Dobra, spróbujmy wysypać na prawo. Animacja, wszystko jest. Nie no, przyczepa dobrze się sprawuje. Tutaj ładnie ten. Dobrze, tutaj zrobiono ten. Chyba ten. Tego. No dobrze, to jest zrobione, bo się nie bubuje. Więc jak najbardziej polecam właśnie te mody, które sprawdziłem. Jeżeli ktoś chce grać na błędach w Bizonie, to zapraszam do pobierania oczywiście. Po prostu kto chce pobrać po Bizona z błędami, niech sobie pobierze, a kto nie chce, trudno. I jest podstawowy z oryginalnego z dodatku platynowego, proszę bardzo, niech sobie kupi i niech sobie gra na bezbłędnym Bizonie. A więc to ja będę się z wami żegnał, do następnego odcinka, na razie, no i cześć.